Get the best you've got. Superman Red Son, albo jak to woli, Superman Czerwony Syn. Czemu? Ponieważ jest to alternatywna wersja przygód Supermana. Co by się stało, gdyby zamiast w Ameryce wylądował w Związku Radzieckim? Tak, nie ma Clarka Kenta, jest on towarzyszem. Oczywiście Superman jest zagorzałym komunistą. Jako młodzian odkrywa, że ma swoje moce, więc koleżanka mówi, powinieneś powiedzieć o tym partii. Mówi o tym partii i w tym momencie jest, buduje lepszą przyszłość, buduje komunizm. I tak się zastanawiałem, okej, już widziałem kilka, tak na dobrą sprawę, różnego rodzaju alternatywnych możliwości. Co by się stało, kiedy Superman byłby zły i tak dalej, i tak dalej. I tu mnie zaskoczyli, bo powiem wam szczerze, to jest mniej więcej, powiedzmy, akcja dzieje się, jest w to wszystko wplątana historia. Bo jest oczywiście no, koniec wojny, to wiadomo, ale potem mamy rok 56, czyli no, koniec Stalina, mamy mur berliński i tak dalej. To wszystko się przebija. Po drugiej stronie jest oczywiście Lex Luthor. Mamy też naszych starych, dobrych znajomych, czyli pojawia się Diana Prince, Wonder Woman. Pojawia się oczywiście Batman, nie Bruce Wayne, a Batman. Batman też jest rosyjskim anarchistą. Chciałem w sumie akcent dać, no ale rosyjski, polski akcent, wiele osób z zachodu go myli. Pojawia się Zielona Latarnia i kilka innych rzeczy, które tak naprawdę nie zgadzają się z tym, co znamy do tej pory. Diana na przykład jest lesbijką. Tak to się tutaj dzieje. Batman, jak już mówiłem, jest anarchistą, nie stoi po stronie prawa, tylko wręcz przeciwnie. I okej, w porządku, to jest kreska, którą lubię. To nie jest, spokojnie od razu mówię, to nie jest animacja dla dzieci. Bo dużo się dzieje, jest jeszcze więcej krwi, także jest to dosyć poważna tematyka. Ale tak, jak miało być fajnie, ciekawie, oczywiście jest to oparte na podstawie komiksu, dobrze przyjętego zresztą, jak fajnie miało być przy okazji Killing Joke, zabójczego żartu, przy okazji Jokera, Batmana, ta sama miała być dobrze tutaj, a nie jest. By the Soviet Superman. Look alive, lanterns. We've got incoming. I'm honored to have you here, Ambassador. Film, a właściwie animacja, bo to jest pełnometrażowa animacja, dopiero miała swoją premierę 25 lutego, więc kilka dni temu. Jest to świeżynka, jak najbardziej świeżynka. I tak się zastanawiałem, okej, akcja, która się dzieje, jest w porządku. Bo też pojawia się, o właśnie, ważne napomnienie, Brainiac. Brainiac też pojawia się w tym filmie. Jest i wszystko to, co znamy, ale jest to wpisane właśnie w kanon walki dobra ze złem, czyli walki wujka Sama z komuchami. I pewnie, gdyby to było zrobione gdzie indziej, gdyby to napisane było gdzie indziej, może wydźwięk tego byłby zgoła inny, może co innego by pokazywali. Ale summa summarum, tak oglądam i okej, w porządku. Animacja, lubię, podoba mi się. Postacie, fajnie nakreślone, aczkolwiek fabuła jest taka sobie. Bo Superman, próbując wyzwolić, kiedy oczywiście dowiaduje się, no bo on żyje w przekonaniu, że Związek Radziecki jest super, ekstra, wszystko jest w porządku, dziadek Stalin ma rację, jest dobrze, nie ma w ogóle głodu, nie ma nierówności, wszystko jest super, świetnie. Do momentu, kiedy Lois Lane Luthor, tak się nazywa w tym filmie, jeżeli kojarzycie, że jest żoną Lexa, no to bardzo dobrze kojarzycie, pokazuje mu, że a co na przykład z gułagami, co z tymi wszystkimi jeńcami wojennymi, przepraszam, nie wojennymi, tylko politycznymi. Co, jak myślisz, okazuje się wtedy Superman przejrzy na oczy i okazuje się, że na dobrą sprawę on, już a nie Stalin, przyjmuje pałeczkę i staje się tym samym, bo chce, dąży do jednego, ale dąży do swojej utopii, ale nieistotne jest, jak do tego dojdzie. Jest zniewolenie? Wiadomo, za komuny niewielu z was to pamięta. Aczkolwiek ja jeszcze urodziłem się w latach 70., więc niestety trochę komuny łyknąłem, ale byli, nasi rodzice bardziej, byli zniewoleni. Była tylko jedna słuszna strona. Moja racja jest mojsza, bardziej mojsza niż twojsza. Jeżeli pamiętacie kabaret między innymi Dudek, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Ale nieważne, kto zmienia się na górze, przy okazji tej animacji, to zawsze pozostaje to samo. I don't blame those among you that fear me.
What you've been taught to fear all your lives. This is our world. Ten Superman z tym rosyjskim akcentem naprawdę razi. W ogóle Batman. Batman, który mówi takim bardzo rosyjskim akcentem. Gawarisz, a ty dialisz. Chodź, ruski. Po prostu razi. No ale rozumiem. Też kiedyś czytałem fajny artykuł, że jak oglądamy na przykład Listę Schindlera i mówią po angielsku z niemieckim akcentem, to ciekawe, czy jak na przykład kręcą film w Niemczech, gdzie jest akcja się dzieje na przykład w Ameryce, to czy Niemcy mówią z amerykańskim akcentem. No, to już taka ciekawostka. I okej, okay, rozumiem. Rozumiem przesłanie tego komiksu, tej animacji, że trzeba uważać, bo nawet najlepsi z nas, nawet no przez wielu uznawany za Boga, człowiek z Kryptona, też może zejść na manowce, też może no, pójść nie tą drogą, którą by chciał, nawet jeżeli wymyśli, że to jest ta droga, którą powinien podążać. Nawet jeżeli myśli, że to jest to, co rzeczywiście potrzebne jest światu, bo Superman, on nie robi tego dla własnego widzimisię, nie robi tego dlatego, że o, popatrzcie, tak, ciach, dziękuję bardzo, moje konto będzie większe. Nie, on po prostu wierzy w to, wierzy w te ideały marksizmu i leninizmu i robi to po to, żeby ludziom się żyło lepiej. Wiadomo, jest Brainiac, który mu pomaga w tym wszystkim, jest telewizja, która mówi, jest wszystko super, pięknie, ekstra, paski, które tutaj sobie w telewizji ładnie pomykają, skąd my to znamy z drugiej strony, jest wszystko super, ekstra, fajnie, ale okej, okay, pokazali to i powiem wam szczerze, że to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. To znaczy, oglądam to i chyba zatracili się po drodze. Zapomnieli, że to jest Superman. Że to nie jest film dydaktyczny. To nie jest żadna pozycja w katalogu. Tak, my wam pokażemy, jak świat był dobry. No, kiedyś wiadomo, był Rocky, który walczył z Iwanem Drago. No, tak jak mówię, gdyby to było dzisiaj, może byłoby inaczej, bo wtedy wiadomo, że Związek Radziecki to był zły. Ameryka zawsze super, wujek sam. Teraz no, nie wszyscy już kochają Amerykę tak bardzo, jak to było kiedyś, więc trochę się to zmieniło, ale tak samo właśnie jak ta recenzja staje się trochę za bardzo dydaktyczna, mówi wam A, B, C, D, tak samo jest z tym filmem i wydaje mi się, że to jest słabością jego, dlatego ja daję tylko i wyłącznie 6 i możecie obejrzeć i powiem wam szczerze, że to akurat nie musicie, dobrze wiecie, że u mnie 5-6, możecie, nie musicie, dla fanów tak, oczywiście jak najbardziej, bo mówię, alternatywne podejście do osoby Batmana, Supermana, Diany, Hala Jordana, bo akurat on w tym przypadku jest zieloną latarnią, można zobaczyć. No nawet alternatywne podejście do Lexa Luthora, który, nie powiem, który co, gdzie, jak i kiedy, o tym się już możecie przekonać, oglądając animację samą w sobie. Tak więc obejrzyjcie, pewnie, że tak, czemu nie, to z godzina 25, z tego, ja wiem, 5-6 minut tyłówki, czyli niespełna godzina 20, można obejrzeć, można zobaczyć, jak to mogłoby być, gdyby. The strongest of all of us. It is only a matter of time, very little time, until all of Western Europe is absorbed. Alternatywna wersja, która pokaże wam, co było, gdyby. No ale to już od was zależy, czy macie ochotę to obejrzeć. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, uderzyć w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Sprawdźcie również moje media społecznościowe, bo tam się dużo dzieje, a zwłaszcza na Instagramie. Tak więc zapraszam was do śledzenia. A cóż, przy okazji recenzji widzimy się, jak zawsze, w piątek. Cześć!